Graf drejdla to nieodłączny element święta Hanuka. Drejdel to czworościenny bączek, który wprawiony jest w ruch kolejno przez wszystkich uczestników gry. Na każdej ze ścian znajduje się jedna litera hebrajska – Nun, Gimel, Hej oraz Shin. Na pamiątkę słów – Nes Gadol Hayasham, to znaczy wielki cud zdarzył się tam, mówiący o wydarzeniach podczas oczyszczania świątyni jerozolimskiej przez Machabejczyków. W trakcie gry wkłada się do banku cukierki lub specjalne pieniądze hanukowe, a następnie rozkręca bączek. Jeśli wypadnie nun, to obracający bączkiem nic nie wygrywa. Gracz zgarnia całą pulę, jeśli wypadnie gimel. Hej oznacza połowę, a w przypadku shin dokłada się do banku jedną monetę. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej monet.